Cześć, z tej strony Alien, witam Was dzisiaj w Kogamie, witam Was w Kogamie i oczywiście zaczynamy sobie parkour. To jest parkour Teletubbies parkour. Dosyć fajny parkurek, to na razie nic nie musimy w sumie robić, samo się zrobi, tutaj możemy sobie podskoczyć. Fajny parkurek, mi się bardzo spodobał, nie przeszłam go całego, przyznam się szczerze, bo tam jeden element spowodował, że dosyć długo to przechodziłam, zanim wykminiłam, jak mocno się wybić i w ogóle. Ale dobra, może damy radę tym razem. No i tak, aha, tu są te wiatraczki, dobra. Kogama dzisiaj wyjątkowo, ponieważ nie było, brawo ja, nie było jej w sobotę, ale mam nadzieję, że wam się będzie mimo wszystko podobało. Odbierz, halo, odbieram. Posypało się. Że wam się będzie mimo wszystko podobać Kogamka, chociaż taka poniedziałkowa, ale Kogamka. Dobra, może damy radę. Aj, było to przejść od razu. No dobra. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. Parkour jest dosyć prosty, ale skłamałabym, gdyby był bardzo prosty, bo są elementy, które mnie osobiście trochę pokładają. Ojejku. No nie, no wieżyczkę mnie nie pokłada, ale jednak teraz położyła. Są elementy, które po prostu gdzieś tam sprawiają mi trudność. Szkoda, że jest tak mało oczyszczany. Mam nadzieję, że to zmienimy, bo naprawdę parkour jest całkiem fajny. Brakuje mi troszeczkę Nubueya w dwóch miejscach, mi brakowało Nubueya. Dobrze, Easyweya, miałam tak nie mówić, bo sama sobie tak obiecałam, że nie będę tak mówić. No więc no tutaj po prostu no, kurka wodna, byłoby fajnie, gdyby ten Easyway był. Jednak tego Easyweya nie ma, co sprawia pewną trudność, ale też ten parkour jest dosyć ciekawszy, no bo tak nie może być wszystko też prosto. Więc musimy się trochę pomęczyć w końcu do Kogama, nie? To się trzeba namęczyć. Dobra, ja tutaj oczywiście sobie pójdę tak, jak sobie trzymałam ostatnio. I nawet dobrze mi teraz to poszło. Tu mamy te kosteczki do góry, ale one są dosyć wąskie, w sensie... już poczekajcie. Widzicie, one są dosyć takie no, wąskie, więc nie będziemy tym szli, bo zanim się rozpędzimy, to wiadomo, będzie to dużo nam czasu zajmowało. Mi starczyło tych klocuszków, tych klocuszków na to, żeby się wybić tam do góry. Więc to akurat jest spoko, bo... A nie! Ale się uratowałam. Co tak mi skaczesz? Nie w tegez. Ale się uratowałam wysokim skokiem i dało radę. Więc spoko, to jest fajne, że to jest, no bo tak jak mówię, tutaj te platformy są jednak troszeczkę są, a jeszcze porobimy sobie dalej, chociaż w sumie, no dobra, bo tam się dalej przydają się dalej te klocuszki, moim zdaniem się przydadzą dalej, no niestety ich nie mam, więc szkoda, bo trochę tam poprzednim razem jak szłam, to trochę mi zostało, więc to się przydało. No ale dobra, mówi się trudno, jakoś sobie poradzimy. To jest fajne, że są takie ułatwienia. Tu mamy wieżyczkę znowuż, ale ona jest dużo dłuższa i można się na niej kilkakrotnie więcej razy zarazić po prostu. Swoją drogą nie rozglądałam się tutaj jeszcze. A tam byliśmy, tam idziemy. No dobra, tyle wiem. Tyle wiem i tyle mi wystarczy, bo w sumie to, co ja to mogę więcej zobaczyć. No, gdybyśmy w dół szli, to bym coś widziała, ale w górę to nie bardzo wiemy, co gdzie i jak, niestety. Parkour jest dosyć długi, tak jak mówię, nie przeszłam go całego. Jednak mam nadzieję, że to nam się teraz uda, bo mniej więcej wiem, jak to przejść, tamten element, który mnie pokonał w prywatnej rozgrywce. Ale tak serio, to nie wiem, co dalej będzie z tym parkourem. Dobra. Tutaj, no oczywiście ciężka sprawa z gumeczkami, teraz poszło mi wiele lepiej. Tutaj jest coś mega fajnego i fajnie, że mamy właśnie to, bo możemy sobie pójść z trybu pierwszoosobowego i czuć się jak chomik w kuli, wow, albo w kołowrotku. Biegniemy, co w sumie. O Jezu, jak ten chomik musi się czuć, Boże. Dobra, dobra, mamy to. No i tu właśnie żałuję, że nie mamy ten... Wybij mnie, prosiłam, tak ładnie. Żałuję, że nie mamy właśnie tych klocuszków, no niestety. Bo za chwilkę by się nam mocno przydały. Dobrze, powiem do czego. Wybij mnie ładnie, o Jezu. Właśnie do tego. To tutaj mi sprawiło małą trudność. Mało trudność.
Bo ja tego za bardzo nie umiem przechodzić. Muszę się wam przyznać, że za bardzo właśnie nie umiem tego przechodzić. Niby umiem, ale niby nie umiem. To jest bardzo delikatna sprawa. No i generalnie rzecz biorąc, tutaj trzeba bardzo uważać. A to jest dosyć dalekie, więc no, nie takie proste. Czasami wystarczy się wybić na drugi dzień i już, nie? I już się ma. A tutaj nie jest tak prostutko. Trzeba, brawo ja, trzeba mocno uważać. Więc to był pierwszy taki krok, gdzie mówię, o kurczę, tu nie ma Nubeja. Będzie dość ciężko. No ale na szczęście... Nie, please no, please no, please no. No, wylecz się, wow, dobra. Na szczęście przeszłam. No i było spoko nawet. Nie był nawet ten Nuboy bardzo potrzebny, ale jak ktoś jest mniej taki wprawiony... Dobra, pomijam, że na takim czymś zdedłam. Mniej wprawiony, bo dopiero zaczyna kogamkę, to może być problem po prostu. Czasem warto o takich osobach też rzeczywiście myśleć. Nie wszyscy mają XN level i wiedzę na temat kogamy. Ja na przykład wiedzy nie mam, więc przyznaję się bez bicia, robię to dla przyjemności. Nie wiem co i jak, robię to po prostu na czuja. Staram się po prostu to rozkminić tym własnym małym muszczkiem. No i to jakoś tam idzie, nie? Oczywiście mówicie, że lamię. No dobra, no ale lamię to lamię, no i już. Oj! Dobra, możemy już pójść w sumie. Dobra. Tutaj no prosta sprawa, więc kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, bo kto pierwszy, ten oczywiście otrzymuje TT. Dobra. Ej, poczekaj, bo no właśnie. No one się szybko respią, więc też nie problem. Tu też nie było problematycznie, ale słuchajcie, zaczyna się właśnie zacząć schody. Ponieważ tutaj właśnie już jest ten próg, którego ja nie mogłam przeskoczyć. Zaczyna się lód, a ja z lodem mam niewiele do czynienia, powiem szczerze. I tu właśnie jest problem, bo albo za wcześnie się wybijałam, a na początku w ogóle za późno. I było takie, kurde, to gdzie ja muszę się wybić, żeby to przejść, nie? O, widzicie? A trzeba przeskoczyć minimum dwa. O Jezu! Minimum dwa, żeby nas wybiło dobrze, więc no to się będziemy trochę męczyć. Nie! I tak jestem zadowolona, że przechodzę jedno bez zarażenia się, a dwa też się zdarza oczywiście, ale no raz dodałam pod chorągiewką, niestety. Za wcześnie? Nie, dobrze. Wow, za późno. Ale może zdążę, wątpię, leżę pod chorągiewką, no niestety. Ajajajajaj, troszeczkę za wcześnie. Ja proponuję... bo nie będę nic wam proponować. Nie będę wam nic proponować, bo mniej więcej wiem, gdzie trzeba się wybić, tylko czasem nie trafiam, nie? Czasem trafiam, a może tak bardziej bym powiedziała, że czasem to ja trafiam za wcześnie. Oj, sorry, już łyka energetyka. Dostałam dzisiaj energetyka, bo taka pogoda deszczowa się zrobiła. Wow, no kurka wodna! Więc przyda się trochę rzekomej energii. Wow! Dobra. Za wcześnie? Nie, dobrze. Ajajajajaj, no i co? Nie zdążę, co? Zdążę? No, naprawdę! Ajajaj. Nie wierzę. Nie no, trzeba przeskoczyć minimum dwa, żeby miało to sens. Jakikolwiek, najlepiej trzy. Ej, za wcześnie. No, zabij się. No zabij się, czemu ty się nie zabijasz? Dobra. Nam się dzisiaj zrobiło deszczowo i chłodno, więc całkiem fajnie. Nie wiem, za wcześnie. A może nieźle? No i dlaczego a trzecim zawsze muszę się zarazić? Kam. Nie, no już coraz bliżej, bo już dedam w chorągiewce po prostu, więc... A, idę wcześniej. Tak, odbij jeszcze moje zwłoki. Odbij, tak. Nie, troszeczkę za wcześnie było. No, także tu się męczyłam dosyć sporo, zanim pomyślałam, jak ja mam tu się wybić, żeby to miało sens, ręce i nogi. Wow! Na czysto, słuchajcie, no nie wierzę. A ja się tyle z tym męczyłam. Świetnie, dobra. Co my tu mamy? Tu mamy hopki. No, one nie są jakieś specjalne, trudne, ale są podchwytliwe. Ile tych hopek tu jest? No dobra. One nie są jakieś bardzo trudne, ale trzeba bardzo uważać. Może tak. Ale przeszłam, słuchajcie, przeszłam tamto, jestem z siebie dumna wręcz. No, nie, no proszę cię.
to nie są chopki w drugą stronę, kochana, musisz to robić inaczej. Ja za wcześnie. Za wcześnie. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj muszę coś porobić. Nie. Dobra, to nie zrobię tego niestety. No okej, mam nadzieję, że nic tutaj zepsułam. I że wszystko się nagrywa. Dobra. Dobra. Jest, poszło. Dobra. Oj. Pewnie będą w drugą stronę. Dokładnie tak, więc tutaj po prostu pierwszy raz skoczyć, a potem trzeba zginąć ciałeczkę. Dobra. No, mówię, tak jak mówiłam, ten parkour niby nie jest, ale brawo ja, stąd dalej jest, to jest ciekawe. No i chyba są te gumeczki, których tak bardzo nie lubię, oj, oj, oj. Parkour niby nie jest ciężki, ale podchwytliwe są te tutaj nasze hopeczki. Dobra. Oczywiście w opisie postaram się dać Wam linkusia. No, przejdź. Naprawdę? Serio? Dobra, chyba załapała. Tu są gumeczki. To będzie problematyczne mocno. Wo. No, właśnie. To będzie mocno problematyczne. Niestety, bo ja tych gumeczek nie lubię, nie trawię, nienawidzę. I gdyby to były te czerwone, brązowe, jakby to tak zwał, to byłoby spoko, ale te są niefajne. Wybij mnie proszę, wybij mnie proszę, wybij mnie proszę. Nie, to była zła decyzja. To była zła decyzja. A widzę, że tam dalej wcale nie będzie prościej. No więc zaczyna się już ciekawie. No, wybiło, fajnie. Super, super. Dobra, musimy chociaż te trzy skoczyć, żeby móc przejść po tym na pałę. Tak źle mówiąc, nieładnie. Oj, dobra, nie wybiło tak jak chciałam. Ale miło mi się tu spędza czas, na pewno, brawo ja, na pewno wróciłabym to ponownie. Jest taki parkour, który kiedyś nagrywałam, od tego parkouru zaczęła się moja przygoda z kogamką i bardzo go lubię, on jest bardzo prosty. Ja wiem, że kobiety nie są od trafiania, ale generalnie rzecz biorąc już mogłabym w te gumki trafić. Traf, traf i wybij, ojajaj. No, wątpię, ale może? Jest, poszło! Okej, okay, no i tutaj jest właśnie to, co nie jest zbytnio pozytywne. Ja tego nie umiem skakać nigdy. To był jakiś pomysł, ale nie pamiętam jaki to był pomysł. Co jest dalej? Dalej jest już meta? To nie... Dalej to jest w ogóle hardcore. Ojoj, drogi autorze. Przegłoci się trochę chyba, co? Oj, było. Nie! Za daleko poszłam. No dobra, mój błąd. Ja bym właśnie to przeszła tak boczkiem troszeczkę. Myślę, że to by było sensowne. O, właśnie w ten sposób. Nie! Kurka wodna, no tak dobrze szło. Tak dobrze szło. Nie! Come on, dobra, okej, okay, poszło. Ojojojojoj, no za wcześnie. Tak ze dwa jeszcze przeskoki i byłoby dobrze. No, brawo ja. Czasem mi się zdarza energetyka wybić, raczej tego na co dzień nie piję. Bo nie, po prostu, ale generalnie czasem się przydaje. No nie! Wr. Będę warczeć. Będę mocno warczeć na siebie. Szkoda, że na tym parkurku chyba jestem na drugim serwerze z kolei, bo musiałam odświeżyć stronkę. Nie ma. To był błąd taktyczny. Nie ma dużo osób z drugiej strony, bo byłoby całkiem ciekawie. A z jednej strony właśnie dobrze, że nie ma osób, bo możemy sobie go na spokojnie przejść. Ale jednak szkoda, że nie jest parkurem uczęszczanym. Please. Dobra, idziemy na pałkę. Okej. Okay. Dobra, mamy. Teraz tutaj mamy coś... Aaaa! Czemu?
A co to jest? Co ja mam tu robić? Mam te gumki zestrzelić? A tarcza jakaś, poczekajcie. Tu jest jakaś tarcza. To weźmiemy sobie ten pistolecik tutaj. Weźmiemy sobie kół. Tak. I co się stało? Aha. Aha. Ale ja to już mogę przejść sobie tak. Nie mogę? Mogę. Dziękuję, mogę. Dobra. Pistolet już się przyda jeszcze. Prr. O kurczę, tutaj będzie ciężko. Please. Dobra, poszło. Wow. Ojej, tutaj to już w ogóle jest hardcore. A nie, to są też gumeczki, dobra. Myślałam, że to jest lód. To by było nie do przejścia w ogóle. Dobra, to możemy też już przejść tak, o. Come on. Dobra, poszło. Tu spoko. Chyba spoko. Nie, nie wybiło mnie. O kurczę, dobra, musimy to jeszcze raz zrobić. Musimy to jeszcze raz zrobić, ale fajne, fajne, fajne. Takiego połączenia gumeczek jeszcze chyba nie widziałam, z tego co pamiętam. No, come on, spinaj się, spinaj po gumeczkach. Ojejku. Nie! Okej, te są szybsze troszeczkę jakby, niż te muchomorkowe. Mi się to kojarzy z muchomorami, generalnie rzecz biorąc. Nie, kurka wodna szła lepiej. Z muchomorami. Tylko na odwrót powinno być, nie? No wiadomo, ale... O, za wcześnie. Nie, no nie. Kurka, no. Takiego połączenia gumeczek jeszcze nie widziałam, tak szczerze mówiąc. Najczęściej są te i te czerwone. O Jezu. Kurka wodna, no przecież... A! Wr. Raz, dwa, trzy. No, nie wybije mnie to. Dobra. Pewnie ktoś byś tam wybił po dwa razy, trzy i już, nie? Dlaczego? Byłam tak blisko już tego brzegu. Dlaczego? Brawo, ja. Dobra, z tych białych trzeba mniej spacji. Sensiowe są białe. Nie, no kurka wodna, ostatnia gumka była. Ajajajaj. No i dlaczego, się pytam się? Chwila skupienia. Łyk energetyka na szczęście. Nie, miało być mniej spacji. A to miało być później. No, Kogama to jest taka gra, gdzie można się trochę pomęczyć. Za wcześnie znowu, za wcześnie. Ciężko jest tak sobie wykminić, która gumka jest, w sensie tak ciężko sobie jakby skoordynować się, wiecie o co chodzi, nie? Że ta gumka jest ta, a ta gumka jest tamta i na której co zrobić po prostu. Poszło! Poszło, dobra. Tu jest spoko w miarę... Okej, dobra, tu jest spoko w miarę, tak? No, ziomleci. Nie, ale tu jest spoko, to akurat lubimy, chyba że są jakieś tutaj są przeszkody po drodze, to nie lubimy, ale ogólnie to lubimy, bo to jest spoko, bardzo spoko. I dobra, mamy. To pewnie jest zwykłe. Tak, tu jest zwykłe. Tam coś widzę, chyba do budowania będzie, więc ciekawe. Ja za budowaniem nie przypadałam, bo to takie, wiecie, jest, no... Jak się ściga dużo osób, to ten buduje lepiej, ten gorzej, ten temu zabiera i to takie, wiecie, ja wolę jednak jakieś koopy. Czyli na przykład idę sobie jakąś osobą i po prostu osoba, nie wiem, w sensie, jakąś osobą, w sensie, no obcą, tak, na parkurze po prostu.
I jakoś we dwie budujemy, jedna bierze, druga nie bierze, druga coś tam i tak po prostu jest... Wow! Zdechłam pod metą, nie wierzę! Nie wierzę po prostu. Dobra, mamy metę. Raczej nikt nas nie dogoni, bo nikogo nie ma. Szkoda, bo ten parkour na tutaj jest fajny. Ja ogólnie lajków nie zostawiam pod parkourami, ale bardzo polecam. Bardzo polecam. Ten parkour jest bardzo, bardzo przyjazny. Taki... Idę po zamolania, idę, żeby się zmęczyć troszeczkę. I są prostsze elementy, i są trudniejsze, i jest piękna czerwona ten. I jest meta! Wow! Tak jest! Wygrałam! Super! Dobra. Okej. To słuchajcie, myślę, że na tym sobie zakończymy. Ja bym chciała tu zobaczyć, co tu jest. A, tu nic takiego nie ma, po prostu są tutaj jakieś ten... A, tu są jeszcze jakieś latające elementy, okej, rozumiem. To jakieś takie są po prostu ozdobniki. Więc my sobie tu skakujemy. Tu skakujemy. I tutaj nie skakujemy, bo nie skoczyłam. Zaraz będziemy na początku wyścigu. Słuchajcie, no naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Tu już nawet nie skakam, po prostu klikam ten. Bardzo, bardzo fajna. Mi się bardzo podoba osobiście. Dobra, co mamy? Tu są jakieś gumeczki. No to jak czekolada, słuchajcie. To jak czekolada. Tu są jakieś skrzyneczki. O właśnie, lecą sobie, lecą. Dobra. Tu mamy czekoladę. Ta czekolada mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Dobra. I tym czekoladowym, miłym akcentem będę się z nimi żegnać. Po prostu. Nie miałam po tym nie skakać, nie chciałam po tym skakać. Nie. Dobra. Po co ja skakałam, skoro mogę wejść tak po prostu? O. Tym czekoladowym, miłym akcentem z nimi się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie się w górę. Zachęcam do opisu. W opisie jest link, abyście sami mogli przejść ten parkour i sami go ocenić. Napiszcie mi, jak Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!